Coraz częściej słyszymy o zakwitach glonów i sinic. Mają one coraz większy wpływ na nasze życie, chociażby podczas wakacji, kiedy zamykane są plaże. Glony i sinice to fitoplankton. To organizmy, które przeprowadzają fotosyntezę i mają ograniczoną zdolność ruchu. Zakwity są zjawiskiem naturalnym i występującym od tysięcy lat. Jednak zwiększenie częstotliwości i skali jest wynikiem działalności człowieka. Zakwity powodują zmianę koloru wody, a także jej zapachu. Nierzadko tworzą też kożuchy na powierzchni. Masowy rozwój sinic zaburza równowagę ekosystemu, zmienia strukturę organizmów i ogranicza bioróżnorodność. Jednak największym problemem są deficyty tlenowe występujące przy dnie. Niektóre gatunki sinic i bruznic mogą wydzielać substancje toksyczne, które mogą być niebezpieczne zarówno dla ludzi, jak i dla organizmów morskich. Głównymi czynnikami, które powodują zakwit, to światło, temperatura oraz biogeny, czyli substancje odżywcze. Ale do dziś nie jesteśmy w stanie dobrze prognozować, gdzie i kiedy zakwit wystąpi. Jeśli chodzi o sposoby przeciwdziałania zakwitom, można to robić na kilku poziomach. Na poziomie lokalnym możemy usuwać materię organiczną z plaży i z wód przybrzeżnych. Na poziomie regionalnym ograniczać ilości azotu i fosforu, czyli substancji odżywczych spływających do rzek, a de facto do morza czy innych zbiorników wodnych. Na poziomie globalnym możemy ograniczyć ocieplenie klimatu przez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.